Chciałem na początek zapytać pana o Europejski Kongres Gospodarczy, który się odbywał w ostatnich dniach w Katowicach. Pojawiła się tam tak zwana matka Zielonego Ładu, Ursula von der Leyen. Czy zapadły tam jakieś decyzje, czy były jakieś słowa kierowane do rolników odnośnie zmian w Zielonym Ładzie? Obserwował pan to? Ja akurat nie byłem na tym wydarzeniu, natomiast zastanawiam się, dlaczego pan mówi matka Zielonego Ładu. To jest raczej chyba żona ojca Zielonego Ładu, Wojciechowskiego, mówię w tym sensie politycznym, bo wiadomo, że Zielony Ład wymyślił Janusz Wojciechowski, to on go wprowadzał. Gdyby było inaczej i byłoby to, był to pomysł akurat Ursuli von der Leyen, to uważam, że Janusz Wojciechowski powinien to od początku napiętnować, wetować, nie zgadzać się z tym. Natomiast zrobił dokładnie odwrotnie. Pamiętamy wypowiedzi medialne, pamiętamy nagrania spotów reklamowych, gdzie zachwalał, nie to, że zachwalał Zielony Ład, to jeszcze chwalił się, że jest jakby ojcem tego projektu i w zasadzie Komisja czy Unia Europejska tutaj nie ma nic do powiedzenia, bo to on wszystko przygotował. Dzisiaj oczywiście wszyscy się od tego odwracają, nie ma winnych i próbuje się dzisiaj rolnikom zrobić taki mętlik w głowie, że nagle ktoś wchodzi, dokonuje cudu nad Wisłą i wycofuje się z jakichś tam elementów związanych z Zielonym Ładem. Ja myślę, że to, co do tej pory zostało powiedziane, te wszystkie obietnice, jakiś tam zalążek, część tego Zielonego Ładu, to nawet nie została jakby zlikwidowana czy usunięta, a raczej przesunięta do dobrostanów, także niewielkie tutaj zmiany nastąpiły. Myślę, że to też jest bardzo ważne, że mamy dzisiaj wybory i dzisiaj w kampanii wyborczej politycy będą obiecywali wszystko. Prawdopodobnie za chwilę pojawią się obietnice, że jak nas wybierzecie, to zlikwidujemy Zielony Ład, więc wszystkiego możemy się spodziewać. No, wiemy też, że mamy organizowane protesty. No, jak słyszę, oczywiście z całym szacunkiem do partii politycznych i tych, które teraz rządzą i tych, które rządziły do tej pory, bo my jako związek jesteśmy zobowiązani do współpracy z każdym, z tymi oczywiście, których wybiera naród. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że protest i marsz jest przeciwko Zielonemu Ładowi, który sami wprowadzali, no to dla mnie jest jakieś to nieporozumienie. No ale to jest polityka. Myślę, że tutaj wracając do pani Ursuli von der Leyen, oczywiście ona, tak jak powiedziałem, jest żoną, dlatego że ona od początku to monitorowała, na wszystko się zgadzała, więc w sumie no, można to tak nazwać, ale myślę, że żadnych istotnych zmian tutaj nie będzie. W ostatnich miesiącach słyszeliśmy, że zbliża się już ten sądny dzień dla branży futerkowej. Posłanka Tracz zapowiedziała, że w czerwcu złoży do Sejmu projekt ustawy wprowadzającej zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Co pan o tym sądzi? Jeśli pani posłanka chce obrócić się i przeistoczyć w Titanika, który za chwilę rozbije się o wielką górę lodową, to ma do tego pełne prawo. Natomiast mówię oczywiście przenośnie. Natomiast no wiemy o tym od wielu, wielu miesięcy, właściwie lat, gdzie co jakiś czas pojawiają się propozycje likwidacji hodowli zwierząt futerkowych. Rolniczy OPZZ nigdy się z tym nie zgadzał i zgodzić się nie mamy zamiaru, nigdy na to naszej zgody nie będzie. Natomiast jeżeli przyjdzie poruszyć niebo i ziemię i protestować i użyć wszelkich metod do tego, żeby żadnych, ale to żadnej likwidacji hodowli w Polsce nie było, to to oczywiście zrobimy. Ja uważam, że bez względu na to, jakie to są zwierzęta, absolutnie my akurat przygotowujemy, zresztą mamy przygotowany projekt odwrotny, rozwoju hodowli zwierząt w Polsce, a dlaczego nie również zwierząt futerkowych, a jak najbardziej, jeśli przynoszą dochód i Polska z tego czerpie korzyści, rolnicy również, to jestem za tym, żeby jeszcze to rozwijać. Dobrostan oczywiście powinien być zachowany jak najbardziej, hodowcy też się z tym zgadzają, więc ja bym tutaj raczej szedł w kierunku odwrotnym, dlatego też w najbliższym czasie przygotowujemy spotkanie i to w Sejmie u marszałka w ramach okrągłego
stołu, gdzie tam jednym z tematów chciałbym, żeby było właśnie bardzo dobitne podkreślenie rozwoju hodowli zwierząt w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt futerkowych. Ja rozumiem, że marszałek akurat jest na stanowisku bardziej likwidacji, ale cieszę się, że w ogóle jest zgoda na zorganizowanie takiego spotkania. Pan minister Siekierski już wyraził gotowość i też chce uczestniczyć w tym, dlatego że do tej pory stanowisko ministra Siekierskiego jest dokładnie takie samo jak i nasze, czyli żadnej likwidacji hodowli, co najwyżej utrzymanie dobrostanu, więc trzymam za słowo i myślę, że w najbliższym czasie będzie głośno o tym. No szkoda, że po raz kolejny musimy stawić czoła, no ale jeśli będzie taka potrzeba, to to zrobimy. A jak się pan odniesie do uzasadnienia, w którym czytamy, że ustawa ta ma stanowić wzór do transformacji innych sektorów polskiego rolnictwa? Co to oznacza? Ja się cieszę, że w ogóle pani poseł to napisała. No ja gdybym był autorem takiego projektu, to bym nigdy w uzasadnieniu czegoś takiego nie napisał, bo to jest dane jasno do zrozumienia to, o czym mówiłem, że likwidacja hodowli zwierząt futerkowych w Polsce to będzie tylko początek do likwidacji hodowli tej szeroko rozumianej. I ona tutaj bardzo dobitnie podkreśliła, że na tym się nie skończy i że ta likwidacja bądź ograniczenie będą postępowały i że to będzie dotyczyło nie tylko hodowli zwierząt futerkowych, ale hodowli również innych zwierząt gospodarskich. Ja kompletnie nie rozumiem, czym się różni hodowla trzody chlewnej od hodowli norek, czym się różni hodowla norek od hodowli bydła na przykład. Kompletnie tego nie rozumiem. To są zwierzęta, które z natury są przygotowane do bycia w warunkach gospodarskich i wszyscy, znaczy wszyscy, pewnie strona przeciwna też o tym doskonale wie, że gdybyśmy te zwierzęta dzisiaj wypuścili na wolność, to podejrzewam, że kilku dni by nie przeżyły, bo one nie są przygotowane do takich warunków. Mało tego, ja rozmawiałem niedawno z hodowcą drobiu i mówi, słuchaj, kiedy była właśnie wojna o likwidację, o dobrostan, ja kiedy było zimno otworzyłem kurnik, w którym było 10 tysięcy kur i wyszło na zewnątrz tylko 4. Więc wydawałoby się, że wszystkie nagle uciekną, bo one chcą wolności. Nie, one się urodziły w takich warunkach, one do tych warunków, ich natura przystosowała i one w tych warunkach żyją. Więc absolutnie no, dobrze, że my jesteśmy jak niejako ostrzeżeni, że to nie dotyczy, bo obawiałem się tego, że hodowcy zwierząt futerkowych zostawieni byliby sami w sobie, a tak już wszyscy inni hodowcy muszą mieć się na baczności i muszą dołączyć do protestu w obronie zwierząt futerkowych, bo to będzie też ich interes na przyszłość i obrona też ich hodowli. Nowa dyrektywa unijna zrównuje pod względem emisji zanieczyszczeń z kopalniami i fabrykami baterii gospodarstwa z 350 jednostkami inwentarza LSU. Co to oznacza dla produkcji i dla rolników? Znaczy, no to dla mnie jest kompletna bzdura. Wie pan, wydaje mi się, że nic zdrowszego na świecie nie ma jak produkcja żywności, więc to jest jakieś wypaczenie, że 350 sztuk zwierząt inwentarskich powoduje jakieś zanieczyszczenia. Pamiętajmy o jednym, że, bo niektórzy mówią, że no kiedyś to było inaczej, bo było mniej zwierząt, nie było takiego zanieczyszczenia. Nic bardziej mylnego. Kiedyś różnica była tylko taka, że było więcej gospodarstw, tylko kiedyś w każdym gospodarstwie było po kilka sztuk, ale w każdym, a dzisiaj jest mniej tych gospodarstw, ale więcej sztuk, więc nie ma to jakby jakiejkolwiek emisji. Zresztą wielokrotnie na różnych forach czytałem, że w skali globalnej w ogóle hodowla na świecie w zasadzie nie ma najmniejszego znaczenia, bo jest to tam 0,1%, więc wpisywanie tutaj gospodarstw rolnych, oczywiście no to spowodowałoby zagładę, no bo dzisiaj 350 sztuk bydła, czy w ogóle jakiejkolwiek zwierzyny, to jest żadna ilość, to jest zwykłe, małe gospodarstwo rodzinne. Dzisiaj już takich maleńkich gospodarstw, gdzie się utrzymywało, nie wiem, kilka kurek, kilka świnek, nie ma praktycznie. Może gdzieś hobbystycznie ktoś uprawia, więc
to jakby była, groziłoby likwidacją przede wszystkim gospodarstw takich typowo rodzinnych, które mało tego, które produkują najzdrowszą żywność. Dlaczego? Dlatego, że te gospodarstwa im małe, rodzinne, typowo rodzinne, one zużywają one zużywają bardzo, ale to bardzo małą liczbę dodatków paszowych z udziałem premiksów i innych, bo ich po prostu na to nie stać. One bardziej produkują metodą naturalną. I niszczy dzisiaj naturę akurat, no przecież z boku mamy fermy przemysłowe i tak dalej, nikt się o tym nie mówi, tylko mówi się o gospodarstwach rolnych. Absolutnie, oczywiście byłaby to klęska, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i też będziemy musieli tutaj bardzo ostro trzymać i mieć taki wspólny język z organizacjami z całej Unii Europejskiej, żeby takim zjawiskom się przeciwstawiać.